Przede wszystkim to nowo powstające centrum handlowe to kolejna inwestycja prorozwojowa. Po pierwsze, sama decyzja o budowie tego centrum handlowego to jest jakby potwierdzenie tego, że miasto się rozwija, że miasto ma potencjał. Tutaj inwestycja za ponad 140 milionów złotych, inwestycja, która będzie budowała ogromną ilość miejsc pracy, ale też generowała ruch, bo do Gorzowa, do miasta wojewódzkiego zjeżdżają ludzie z całego regionu właśnie na zakupy po to, żeby pozałatwiać sprawy, i kolejne takie centrum właśnie będzie powodowało zwiększenie tego ruchu, a przede wszystkim uatrakcyjni tą część miasta, która w tym postprodukcyjnym, silvanowskim terenie, który przez wiele lat był pusty i bardzo źle wyglądał, no będzie, myślę, że naprawdę bardzo fajnie wyglądało. Nazwa bardzo dużo oznacza. Z ogromnym sentymentem i radością przyjąłem informację, że właściciele parku chcą nazwać go właśnie Silvana, dlatego że tu był zakład, który przynosił miejsca pracy wielu mieszkańcom Gorzowa. Wielu Gorzowian z ogromnym sentymentem wspomina Silvanę. I pomimo tego, że już zakładu nie ma, że tak naprawdę to do niedawna to jeszcze były gruzy, dziś powstaje nowe miejsce. Jeszcze niedawno tramwaj jeździł z kierunkiem Silvana. Czemu nie? Czemu by nie wskrzesić choćby właśnie nazwy, która była dla mieszkańców bardzo ważna? To jest największy tego typu park handlowy w rejonie, 25 tysięcy metrów kwadratowych samych sklepów. Budowę rozpoczęliśmy we wrześniu, jak już Państwo widzicie, stoją słupy, zaraz będzie stała konstrukcja dachu i otwieramy w trzecim kwartale przyszłego roku. Mamy nadzieję tak dość szybko, zaraz po wakacjach. Tak naprawdę dokładną datę będziemy znać po zimie, zobaczymy, co nas czeka, ale jestem spokojny, że ten trzeci kwartał jest jak najbardziej realny. Wiele nowych marek, których jeszcze w Gorzowie tutaj nie było. Duży, fajny parking, 800 miejsc parkingowych. Będziemy chcieli też jakieś atrakcje i dla dzieci, żeby były sportowe boiska dla mniejszych i dla starszych. Trochę gastronomii, tak żeby to było takie fajne miejsce, jedno, gdzie się robi i zakupy, i spędza czas. Park handlowy Silvana będzie najnowocześniejszym obiektem handlowym w tym regionie. Będzie to bardzo duży park handlowy, bo prawie 25 tysięcy metrów kwadratowych samej powierzchni sklepów, około 40 sklepów, w tym takie marki, których do tej pory nie było ani w mieście, ani w samym regionie, jak chociażby Jula czy Decathlon.